Kolejne kazanie pasyjne, piąta niedziela Wielkiego Postu i znowu taka forma, ale już pewnie żeśmy się do tego przyzwyczaili. W ramach podsumowania w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, co oznaczało trzęsienie ziemi w czasie śmierci naszego Pana i uzmysłowiliśmy sobie to, że wszędzie dzieje się to trzęsienie ziemi, wszędzie pękają skały, a jedynym stabilnym miejscem jest właśnie miejsce, w którym jest niestarannie włożony krzyż. Powiedzieliśmy sobie o tym, że nic nie jest stabilne czy wieczne, dopóki nie zawiśnie na krzyżu wraz z Chrystusem. Dlatego warto właśnie Jemu, Jezusowi Chrystusowi, zawierzać nasze życie. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, czas na zmartwychwstanie umarłych tuż po śmierci Chrystusa. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Kiedy spróbowalibyśmy sobie tę scenę wyobrazić, to musielibyśmy tu przywołać jakieś fragmenty filmów apokaliptycznych, wizja jakichś umarłych, którzy tak sobie wszyscy wychodzą nagle z grobów, jest chyba przerażająca. Jeszcze dodatek, że oni wszyscy sobie poszli do Jerozolimy i zaczęli się ukazywać żyjącym, tym bardziej jakoś tak trąci jakąś niepewnością, może napawać strachem. Czy rzeczywiście tak było, że ci zmarli wyszli z grobu i urządzili sobie spacer do miasta świętego? Błędem byłoby uważać, że ta scena, ten opis jest historyczny. Dlaczego? Gdyby faktycznie to się wydarzyło, to ta scena, ten moment zasiałby czy obudziłby w Żydach po prostu panikę, strach albo masowe nawrócenia Żydów. A tymczasem wiemy, że tak się nie stało. Tym bardziej taka historia byłaby na pewno opisana w jakichś kronikach historycznych, czy bezpośrednio żydowskich, czy w innych właśnie też źródłach pozabiblijnych. Takich też nie mamy. Nie jesteśmy chyba zdziwieni tym, że ten opis również jest metaforą, która ma nam pokazać kolejny sens krzyża Jezusa Chrystusa i Jego śmierci. Święty Mateusz, przez to, co nam zostawił, chciał pokazać, co ostatecznie spowodowała śmierć Jezusa Chrystusa. Chodzi tutaj o nasze zmartwychwstanie. Niezwykłe jest to, że śmierć Chrystusa nie rodzi jakiegoś gniewu, potępienia, złości czy ostatecznie naszej śmierci. Przyzwyczailiśmy się do tego, że generalnie przemoc przynosi przemoc. Śmierć ciągnie za sobą jakąś śmierć, a tymczasem śmierć Jezusa paradoksalnie przynosi życie. Śmierć przyniosła życie. To, że umarli zmartwychwstają tuż po śmierci Chrystusa, powinno być dla każdego z nas największym powodem do radości. Powinna to dla każdego z nas być najpiękniejsza informacja, którą usłyszeliśmy dzisiaj, w tym miesiącu, w całym naszym życiu. Nie ma lepszej wiadomości dla nas niż ta, że umarli zmartwychwstają, więc i ja mogę zmartwychwstać. To nie jest informacja, że gdzieś na przykład otworzyli nową Biedronkę, albo że tu na Osowej nie brakuje, powiedzmy w naszym kontekście, papieru toaletowego. To nie są jakieś frazesy czy historie, że jakieś zwierzęta są pod ochroną.
To nie jest wcale takie, powiedzmy, powszechne, że ludzie, którzy umarli, żyją, zmartwychwstają, czy w czasie ostatecznym zmartwychwstaną. To, co zapisał święty Mateusz, jest dla nas informacją, że nasze życie się tu nie kończy. Warto się zastanowić nad tym, czy ta informacja do mnie dociera. Szczególnie, wiem, że to brzmi ciężko, powiedzmy, przełknąć te informacje, ale w kontekście tego, co przeżywamy, gdzie panicznie boimy się śmierci, czy dociera do mnie informacja, że śmierć mnie nie zabija, że śmierć właśnie wprowadza mnie do życia. Śmierć straciła swoją moc, jak pisze święty Paweł. Śmierć właśnie już nie jest nieśmiertelna, ale umiera. Czy to do mnie dochodzi? To jest tylko przejście. Warto zastanowić się, czy ja w ogóle w to wierzę. Powtarzam to na przykład co niedzielę, wyznając wiarę. Powtarzam to w różnych modlitwach. Zasadniczo wiem, że nasza wiara zakłada życie po śmierci, że mówimy, że życie właśnie w to wierzymy jest tylko przejściem, ale czy ty, drogi słuchaczu, parafianinie, w to wierzysz? Można powiedzieć jeszcze więcej, że nasze zmartwychwstanie dokonuje się już tutaj na ziemi. My już tutaj zmartwychwstajemy. Kiedy? Na przykład w czasie chrztu. Każdy zmartwychwstał w czasie swojego chrztu. Pierwotnie chrzczono każdego przez zanurzenie. Człowieka zanurzano w wodzie i gdyby pozostał w tej wodzie, to wiadomo, żeby właśnie umarł. I na znak tego, że wraz z Chrystusem zmartwychwstajemy, człowiek był wyciągany z tej wody. To właśnie ten znak, ten moment, ten ruch miał symbolizować włączenie każdego z nas w śmierć Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie. Dzisiaj ze względów praktycznych mamy polewanie głowy trzykrotnie wodą, ale sens jest ten sam. Jesteśmy zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kolejnym momentem, kiedy zmartwychwstajemy, jest spowiedź. Każdy z nas zmartwychwstaje duchowo wtedy, kiedy wyznaje swoje grzechy. Wtedy, kiedy grzechy, zła przeszłość jest odpuszczona. Kiedy zostaje u nas usunięte to, co przynosi śmierć, czyli grzech. Zmartwychwstajemy duchowo zawsze wtedy, kiedy odrzucamy od siebie zło i wybieramy dobro. Kiedy wybieramy Jezusa Chrystusa, a nie to, co się Jemu sprzeciwia. Momentem, kiedy zmartwychwstajemy, jest każda Eucharystia. Kiedy spożywamy Jego przynajświętsze ciało, ponieważ jest to moment, kiedy zamieszkuje w naszym sercu. Bo takiej właśnie chciał bliskości. I w tym dzisiejszym naszym kontekście przyjmowanie Komunii Świętej w sposób duchowy jest tak samo ważne, jak przyjęcie go fizyczne. Do tego Kościół zachęca, tego ucza, to jest nauczanie Kościoła katolickiego. Natomiast właśnie w tym kontekście, czy w Kościele, czy fizycznie, czy duchowo przyjmujemy naszego Pana, Jego ciało, to czy dochodzi do mnie to, że ja właśnie przyjmuję Jego śmierć, przyjmuję Jego zmartwychwstanie, a nie przyjmuję tylko tego, że On jest pod postacią chleba, ale przyjmuję właśnie cały pakiet zbawienia, przyjmuję wszystko, co Jezus mi daje, w tym Jego bliskość. Spożywamy Jego ciało, aby już teraz uczyć się z Nim przebywać. Każdy z was, kto jest w domu, tym bardziej musi się jakby zmusić, czy wykazać jakąś kreatywnością, żeby stworzyć w domu taki klimat sakralny,
W tym kontekście jeszcze bardziej wybrzmiewa to, że gdzie dwóch lub trzech, albo ta zbitka słów domowy kościół, albo że rodzina jest pierwszym kościołem dla każdego z nas, to naprawdę dzisiaj, jak nigdy wcześniej, pewnie w Twoim życiu, można realizować tę bliskość z Panem Bogiem na modlitwie, można przeżywać. Chrystus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zwróćmy uwagę na to, że Chrystus mówi, że kto spożywa moje ciało będzie... Przepraszam, Chrystus powiedział, że nie ten, kto spożywa moje ciało, będzie miał życie wieczne, ale Ewangelista Jan wyraźnie zaznaczył, że kto spożywa to ciało, ma życie wieczne. Już tutaj, teraz. Zmartwychwstanie to nie jest jakaś odległa przyszłość. Życie wieczne to nie są tematy dla nas nieosiągalne, ale dokonują się w naszym życiu, tu i teraz. To nie jest, że po śmierci dopiero to wszystko zostanie nam dane. My po śmierci skorzystamy z tego, co od Chrystusa otrzymaliśmy, wzięliśmy tutaj na ziemi. Skorzystamy z tego, co wzięliśmy ze chrztu, ze spowiedzi, z każdej Eucharystii. Dlatego też Kościół zachęca do tego, aby wszystkie sakramenty traktować na serio, poważnie, a nie przykładowo w sposób świętokradzki. Zmartwychwstanie to nie jest fikcja, to nie jest jakiś temat tabu, czy coś niedostępnego, coś spoza naszego świata, wręcz przeciwnie. Zmartwychwstanie nasze, wędrówka do miasta świętego, Jerozolimy, dokonuje się tu i teraz, w naszym życiu, w Twoim domu. Wtedy, kiedy przede wszystkim w to uwierzymy i pozwolimy Panu Bogu się prowadzić i kiedy tak będzie, to miłość i sens, która spływa z krzyża Chrystusa, będzie wlewać się w Twoje serce, w Twoje życie. Amen.